kurwa! Siemaneczki, ziomeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Kroks i dzisiaj ponownie jest ze mną Damian. Cześć. No i dzisiaj znowu jesteśmy w FIFA, ponieważ wyszły nowe paczuszki Future Stars, czyli przyszłe gwiazdy. Są tu oto takie paczki, będziemy otwierać sześć paczek będziemy otwierać takich i dwie otworzymy takie, czyli będziemy... I będziemy właśnie otwierać te paczuszki i kto trafi oczywiście gorszą kartę w danej paczce, to dzisiaj przygotowaliśmy mleko i cola. Jest to mleko i cola challenge, więc jeżeli osoba trafi gorszą kartę, to oczywiście będzie piła sobie taką oczywiście mieszankę w takich oto szklaneczkach małych, więc myślę, że możemy zaczynać. Oczywiście możecie pisać propozycje, co byście chcieli w następnym odcinku związane z FIFA albo na przykład CS-em. I dobra, lecimy pierwszą paczkę, mamy 400 tysięcy monet i uwaga, czy to jest na pewno ta? Tak, to jest na pewno ta i lecimy, pierwsza paczka za 55 tysięcy. Ogólnie grałem sobie Viniciusem, co jest na wypożyczenie i... O kurde, o Boże. I powiem wam, że Vinicius naprawdę kozak zawodnik to jest. O Boże, Gaja. O Boże, nie. Dobra. Czuję, że drop po prostu będzie piękny z tych paczek. Dobra, to sobie wszystko na szybką sprzedaż niech leci. Dobra, i teraz Damian lecisz. Otwórz paczkę. I uwaga, zobaczymy, kto będzie pił. Gaja miał 79 overalla, to był najlepszy zawodnik z paczki. Ale mam nadzieję naprawdę, że coś dobrego poleci. Dobra, już mogę sobie nalewać, bo są ekrany. I co? Nie Benatia. Savi, dobra, 83, ale to nie zmienia faktu, że i tak ja będę pił właśnie kolo z mlekiem. I uwaga, Savi, no na pewno lepsze karty niż u mnie, dobra, więc nalewam pierwszy, no kurde, no. Chcąc, nie chcąc. Challenge to challenge, dobra, tyle sobie jeszcze trochę. Tyle sobie coli naleję. No, jeszcze trochę, bo dużo. To jest dobra. Cola. Mleko. Tutaj czaski nawet. Odstawię sobie tutaj. No i teraz leci mleko. No kurde, to jest reakcja po prostu. Do tej czaski złota. Proszę bardzo. Może nie widać się coli za bardzo, no ale widzieliście. O kurde, ale to pachnie dziwnie, że wlewałem. No dobra, no challenge to challenge. Wszystko dla wyświetleń. Poniedziałek chyba do szkoły nie pójdziesz. Ulało ci się trochę. O kurde. No dobra. Trochę ci się ulało na bluza. Wiem, bo... O kurde. O Boże. Dobra, to jest w ogóle? Super. Okay. O Boże. Dobra, o Jezus Mario, więc wysyłamy wszystkie karty do składu, jest 1-0. O Boże, 1-0 dla Damiana. Dobra, lecimy z drugą paczką, jest 1-0 dla Damiana. Zobaczymy. Nie no, mam nadzieję, że... Naprawdę liczę na to, że poleci jakiś ten właśnie... O, dobra, ekrany są. O kurde, ty! O nie, przegrałem. HPD, West Ham. What the fuck is that? O nie, mogę wygrać jeszcze. Mogę wygrać! Wygram. Ale dobra, z drużyny tygodnia jest, więc może... Czekajcie, zobaczymy, ile będzie wart. Ale dobra, 83. Dobra, to mam najlepszy drop tutaj, 83. Więc nie jest tak źle. Ej, dobra, 14 tysięcy to jest warte, jak tak patrzę. Czy jak będę dobra, miał więc... 84, to wygrywam. Tak, dobra, lecisz. Czekaj, tylko szybka sprzedaż. Czyli więcej niż 83, tak? Tak, dokładnie. Dobra, otwieraj paczuszkę za 55 tysięcy. Jak mi trafisz Viniciusa, to kurde. Ekrany. Brazylia, HPD. Casemiro! O kurwa! No to Bonucci jeszcze. Ej, nie, dobra. To było chamskie. Wtedy, kiedy informa trafiłem akurat.
Nie, no to jest fart. Ale kurde, Casemiro, dobra. Lecimy jeszcze raz. W sumie może teraz albo nie. I będę odwrotnie robił, nie będę ryzykował. Dobra, więc to już tutaj nalewam. Naleję sobie trochę więcej tej coli teraz. O kurde, te kola już tak się zmienia. Widzisz to? To wiesz. Boże, nie. Boże, teraz widać bardziej, jak to wygląda. Patrzcie. Widzicie to? Tutaj na tym? Dobra, lecimy. Jest 2-0 dla mnie. Trzymaj tutaj papier. Najgorzej, jak się na mnie zżygasz. Dobra, masz. Otwieraj. O Boże. Dobra, 2-0. Lecimy. 2-0 dla Damiana. Kurde, no. Jeszcze chyba po jednej, tak, po jednej jeszcze. Potem tamte. Kurde, nawet ekranów nie ma. No. Dziękuję za wygraną. Dawid Villa, 82. Widzisz, zemściłem się już na tobie. Nie, no. Tabasco. Tak, jak nie widzieliście, to możecie sobie zobaczyć poprzedni odcinek. Tabasco, czekajcie. To leci na szybką sprzedaż. Jezus Maria, nie wierzę po prostu. Dobra, lecisz. Ostatnia paczka za 55 tysięcy i potem lecimy. Jak przegrasz, pijesz taką całą butelkę tego. Nie, całą butelkę nie, ale na pewno więcej. Dobra, i uwaga. Ekrany, dobra. Infonti, Argentyna, eś o. 79, Sanchez. Przegrałem? Czy co? Zaraz zobaczymy. Van Dijk, ty! Nie wierzę. Czyli wygrałem. Van Dijk, Kovacic. Nie, to ja nie wierzę w tego gościa. Dobra, już tutaj sobie jeszcze wystawiłem tego Christensen. Dobra, 3-0, no już nie ma opcji. A teraz te za 25. I robimy tak, że przegrany po prostu pije... Taką butelkę taką. Nie, dwie szklanki pije przegrany. O kurde. Gdzie już ty? No już praktycznie nie ma. Dobra, jest 3-0, no. No cóż, Van Dijk. Ale dwa informy też poleciały. O kurde, się, ja widzę, ale się zemściłem za tamto. Tak, zemścił się za Tabasco. Ej, nie, patrzcie, bo tu wylatuje mi już, ty! Kurde, gazowane mleko to nieźle. Ile według to było? Dobre. Ej, autentycznie, ja zaraz... No teraz ja pierwszy. Czekaj, jeszcze chwilę. Ja naprawdę, o Boże. O Boże. Naprawdę, spróbujcie sobie kodę z mlekiem, to po prostu. Dobra, więc jest 3-0. Otwieram teraz sobie dwie paczuszki za 25 tysięcy. No już ja nawet nie liczę na to, że wypadnie ta karta Future Stars, ale no dobra, no. Warto mieć nadzieję, dobra. Ekrany, ej. Belgia. SP. Dembele. No, ja chcę przegrać, no. Ja już mam Dembele. Dobra, 84. Dobra, 84, najlepszy teraz. Dobra, już tutaj wystawiłem sobie Dembele na licytację. No i co, Damian leci z paczuszką tutaj. I uwaga, ja miałem 84. Overola, najlepszy, Dembele. I teraz uwaga. Przegrać. Dwie sekundy. No nie, to już jest sprawiedliwe. Ale... 82. A nie, no drużyna tkana to jest lepsza karta, no. SPD. Nie ma. Jest! Dobra! Ale no, teoretycznie no, to jest lepsza karta z drużyny tygodnia, no ale no. No dobra, jak już robiliśmy, że overale są. Ja pewnie to wyleję. Dobra, ja ci naleję. Jak już robimy tak, że overale po prostu mniejszy przegrywa, no to już tak zrobimy do końca, ale ja i tak będę musiał. Dwie szklaneczki mi pójdę. Dobra. Kole możesz zwiększyć. Będzie na potem. Ja już wlewam mleko. Nie, yeah, dobra. Boże, yeah, dobrze, boy. Nie robię, jak podpatrzę. Smacznego. Okej, okay. Dziękuję bardzo. Do dna. Duszkiem. Proszę, wytrzyj się. Już widzę po twojej minie, że to... Już widzę po twojej minie, że to musiało być Patrzcie, co robi. Fantastyczne, nie? Ale mi jeszcze, bo to dobre jest. Co? No tak. Chcę dobra, jeszcze. Ja to już wszystko wysyłam do klubu. Ale no to jest co? Faktycznie dobre.
No ja muszę teraz, oczywiście, tak jak się umawialiśmy, wypić dwie za karę. Damian tutaj wygrał niestety ze mną. To smakuje tak lekko jak mleko czekoladowe. Za to Tabasco już się na mnie zemścił. Całą miskę, całe wiaderko wypij. Jakie wiaderko, szklanki? Dobra, i lecimy. Ale kara. Autentycznie to jest dobre, jak mleko czekoladowe. Dobra, lecimy. Dwie szklanki za przegraną. Kurde, widzicie, jak to się pijana w ogóle robi. No ty nie oszukasz. Dobra. To ja sobie otworzę jeszcze jedną paczkę jak Kamil ten. Mogę otworzyć? Otwieram. Dobra. Jak trafię coś, jak trafi ci coś, co będzie miało 87 plus overalla, to pijesz jeszcze patrzcie, jedną. Ekrany. Pijesz jeszcze jedną, jak będzie 87 plus. Bramkarz. Ej, co to? Viviano. Ej, dobra, w sumie te Casemiro wyleciał, nie wiem ile on jest wart, ale... O, Toprak jeszcze wyleciał. Schweinsteiger też, dobra. I jeszcze jedna karta. Szklaneczka, o Boże. I naprawdę, to jest okropne. Następny odcinek będzie z cynamonem. Może być cynamon, możecie dać pomysł oczywiście w komentarzu na to, co byście chcieli oczywiście. Mam nadzieję, że się nie zabiję po tym cynamonie. A ja co mam powiedzieć? Ile ja już wypiłem szklankę? No ale to jest dobre, kurde, no. Pyszne, fantastyczne. Bo ja to, kurde, mogę sobie wypić jeszcze jedną szklankę. Ej, autentycznie mam taki żołądek mam zapchany, tak się czuję. Jakbym miał się zaraz ten. W ogóle dopiero teraz się kapłem, że przez cały odcinek miałem słuchawki założone. Tak. Nie zdejmuj już. Niech będzie do końca odcinka symbolicznie. Ej, no naprawdę, no nie chcę tego pić. Ja czuję, że po prostu zaraz wymiotuję. Dla pieniędzy. Znaczy dla wyświetleń. Dla wyświetleń wszystko. No nie, no ja nie chcę. Jak będzie tutaj 150 łapek w górę, to nagrywamy kolejny odcinek, bo to jest naprawdę mega poświęcenie. Najpierw Tabasco, teraz kola z mekiem, no. Jeśli ktoś uważa, że to nie jest taki zły challenge, to naprawdę sobie spróbujcie. To nie było dla ciebie takie okropne, ty nie pijesz kieliszka całego. No, więc jeżeli chcecie zobaczyć, to macie w opisie i w karcie link do poprzedniego filmu właśnie z Tabasco. No i zalecimy. Montażysta gdzieś tam zrobi, tu się wam wyświetla ten odcinek. Gdzieś wam się wyświetli. O Boże. Dobrze się czujesz? Dobra. Dobry, pomarańczowy. Ej, ja autentycznie czuję, jakbym miał zaraz... Ja czuję, że mam rewolucję po prostu jakąś w żołądku. Nie zdziwię się, że jak za pół godziny się zżygam. Ale dobra. To było dobre. W sumie. Dzięki za odcinek. Piszcie oczywiście propozycje w komentarzu. No, poleciał ten Casemiro, więc przynajmniej tyle, ale myślę, że jeszcze 400 tysięcy wolny się nie zwróciło i tak. No, więc trzymajcie się. Cześć. Do następnego piona.